Dzień dobry, z tej strony The Foxy, a to pierwszy odcinek z serii poradniki o wszystkim i o niczym. Ja będę opowiadał o rzeczach, ciekawostkach, o Wizardzie, o których ja sam dowiedziałem się dopiero po roku grania w Wizarda, ewentualnie o niektórych nawet niedawno. Tym razem postaram się, tym pierwszym razem, wypocić coś z siebie odnośnie doświadczenia, które można dostać za przejście lochów. Pewnie każdy, kto gra już chociaż trochę w Wizarda, zdaje sobie sprawę z tego, że doświadczenie w lochu można dostać dwa razy. Za pierwszym razem właściwą ilość, a za drugim połowę tej pierwszej ilości. Za trzecim razem natomiast nie dostaje się już w ogóle doświadczenia. To pewnie wydaje się wszystkim jasne, ale co jeśli wejdziemy do lochu, który jest dużo wyższy niż na nasz aktualny poziom? Załóżmy, gdybym miał 20 poziom i ilość mojego maksymalnego doświadczenia, które mogę dostać, to byłoby 20 tysięcy, no załóżmy, że 20 tysięcy, i poszedłbym do lochu z takiego świata jak Azteka, w którym można dostać około 100 tysięcy doświadczenia po ukończeniu, to wtedy dostanę tylko 20 tysięcy, tyle ile potrzebuję do tego, żeby osiągnąć następny poziom. Gdy przejdzie się takowy loch za drugim razem, dostaje się owszem połowę doświadczenia, ale nie połowę z tych 20 tysięcy, które się dostało za pierwszym razem, bo nie można więcej ze względu na ograniczenie przez poziom. Dostanie się połowę sumy, która powinna przejść na nasze konto, gdybyśmy mieli wyższy poziom niż taki, który pozwala na zdobycie tylko 20 tysięcy doświadczenia. Dlatego jeśli ktoś preferuje chodzenie na takie lochy w celu uzyskania wyższego poziomu, to niech nie wybiera się na wyższe niż doświadczenie, które może uzyskać, bo wtedy nie jestem pewien, co się dokładnie dzieje z tym doświadczeniem, tym nadmiarem doświadczenia, natomiast pewnie traci się je bezpowrotnie, natomiast nie można go odzyskać. No a dlaczego w ogóle stoję właśnie tutaj w Aztece postacią siostry? Dlatego, że tutaj jest loch, piramida księżycowej matki. To jest loch w Aztece w Czarnym Jeziorze, do którego można się dostać bez względu na poziom. Większość takich lochów od Celestii w górę, chociaż w Celestii jeszcze są pozwolone, jest jeszcze pozwolone na teleportowanie się do przyjaciół, do wnętrza takiego lochu, to od Zafali już raczej są poblokowane te lochy. Natomiast to jest loch w Aztece, do którego właśnie można się teleportować i za przejście takiego lochu dostaje się około 100 tysięcy doświadczenia. Dlatego też wcześniej wspomniałem, że jeśli ktoś chciałby się na przykład tu wybrać, żeby nie szedł na niskim poziomie, tylko na przykład 60, 70, żeby to doświadczenie się nie zmarnowało. Oczywiście przyda się tutaj jakaś pomoc, bo loch nie należy do najłatwiejszych, a przynajmniej kiedy nie ma się poziomu, dla którego stworzona jest ta lokacja, prawda? Dlatego jeśli ktoś ma znajomych, którzy odblokowali już tą misję, to polecam, bo to jest świetny sposób na nabicie sobie kolejnego poziomu, jeśli chce się to zrobić szybko, albo komuś się aktualnie znudziły misje, albo za następny poziom będzie miał nowe czary. Dokładnie ta piramida znajduje się w tym miejscu, gdzie teraz na mapie. Tutaj jest wejście do Tierra de Brea. Z Tierra de Brea właśnie wchodzi się do Czarnego Jeziora, a do Tierra de Brea można wejść z Lasu Oberwania Chmury. Do Lasu Oberwania Chmury da się wejść z Alto Alto? Nie, Alto Alto jest gdzie indziej. Do Lasu Oberwania Chmury, Dok Zultun właśnie. Do Lasu Oberwania Chmury z Dok Zultun, a do Dok Zultun wchodzi się bezpośrednio z tego głównego miejsca w Aztece. Nie Trójszpicu. Trójszpic jest właśnie od głównego miejsca w Aztece się wchodzi do Trójszpicu. Dobrze. No, myślę, że każdy wie, o co chodzi. Czekaj, moment. O, patrz, no Zokalo. No właśnie. Już nawet nie pamiętam, o czym mówiłem. No z mojej strony byłoby to na tyle, teraz dam Majce za moment. Dziękuję, dobranoc. A teraz Minecraft, hehe. A ja w tej serii będę wam pokazywać różne ciekawostki z Minecrafta. Na dzisiaj przygotowałam ciekawostkę z szkłem, perłami. No i drewnem. I ciekawostka polega na tym, że gdy staniemy od razu przy szkle, można powiedzieć, że się zderzymy głową, możemy rzucić mniej więcej pod siebie perłę. Z
na survivalu się nie da. Ciągle o tym zapominam. I teraz możemy przejść przez to szkło. Niestety przez zwykłe bloki się nie da. Skutkuje to tym, że tracicie HP tylko od perły, jak widzicie. I jeszcze przygotowałam tutaj taką szybę. Jeżeli jest więcej niż jedna kratka takiej normalnego szkła, to nie można przez nie przejść. Można tylko, jeżeli już to rzucić sobie perłę i utknąć. Albo iść na górę drugą perłą, załóżmy. Ale jeżeli jest jednokratkowa warstwa tego bloku szkła, można zrobić coś takiego, że też się rzuci pod to i przejść przez to. Tak samo jak z szybą. Jak już wam pokazywałam, z drewnem się tego nie da. No i z żadnymi innymi blokami. Z żadnymi innymi blokami się tego nie da, tylko ze szkłem. Jeszcze ewentualnie chyba się z płotkiem da, ale pewna nie jestem. No i to chyba tyle na dzisiejsze poradniki o wszystkim i o niczym. Dziękuję. Dobra.